Dawaj Alhamora, to jest potężne zaklęcie niszczące! Alhamora! Hej, widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, ale jeżeli ty chcesz go częściej widywać w swoich subskrypcjach, to naciśnij przycisk subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj potwierdź, zapisz. Oczywiście, jeżeli film ci się spodobał, to koniecznie zostaw lajka i możesz również odwiedzić G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu. Zapraszam! Był to zwykły dzień w tajnym laboratorium SCP. Nie było tym razem groźnych SCP potworów, ale był tylko personel klasy dupa. Okazało się, że wśród personelu klasy dupa są zdrajcy, którzy chcą wszystkich wymordować, a właściwie jeden zdrajca, który chce wszystkich zamordować. November. No. A ze mną jest Admiros Manoje, kolega Ignacy Plaga i Flota. Hejka! Witamy. Hello. O, jaki różowy sufit tu jest, kurczę. Czy mogę wam ufać, panowie? Nie, no, oczywiście. Nie, no, nigdy nie zadam takiego pytania, bo teraz patrzcie, zamykam dwie drzwi po dwóch stronach. Manojku, chyba nie chcesz mnie wymordować. Bladi, chodź tu. Ej, Manojek, chcesz mnie zamordować, weź mnie. Pomocy, Flotar, pomocy. Nie zdejmujmy. Czemu? No właśnie, bo to lepiej się rozmawiać. Bo wtedy się nie wie, kto jest kim, no. Oj, tam to jest zawsze fajnie, jak wiemy, kto jest kim. A jak on tam wszedł? Cześć, Golf. Kto to? Ej, co to? Wow, nie. Kto to jest? Trzeba go zabić. Nina, co ty robisz? Flotar, co ty zrobiłeś? A dobra, zamknijmy się tutaj. O, jakieś tajne kanały znalazłem. Tak, tajne kanały. O ty, Flotar, ty. Ej, czy możemy sobie zaufać? Tak, no oczywiście, że tak. Dobra, musimy się tutaj dostać. Dobra, Manojek, wyważaj. O nie. O nie, nic nie widzę. Ej, chyba ktoś włączył właśnie alarm i SCP uciekły. Ej, bo coś mi się tak kończy, jakieś mam koło niku taki... Latarka może. Czas. Zamknięte są te latarka. Patrzcie, co zrobił nam, patrzcie, co nam zrobił Plagus, czy ktoś tam. Ja jestem zamknięty w celi. O nie. Alarm, SCP się wydostałem na wolność. Zamykam was, zamykam was. O nie. Otwórz nas. Manojek, ty się tu nie zmieścisz, się z tą postacią. Starałem się. Wszyscy umrzecie! Zamknąłem się przed wami! Jestem zamknięty w jadalni! O, dobra, wychodzimy. Stąd. O nie, o nie! Nie chciałem go wyłączyć. Ej, patrzcie, nie można tego używać! Nie można wyłączyć! Panowie, umrzemy. Jesteśmy tutaj uwięzieni na zawsze. Ale przynajmniej wiemy, że możemy sobie ufać. No. O, dobra, wychodzimy. Znajdźmy się, chłopaki. Ej, nic nie widzę, bo latarka mi się kończy. Muszę naładować latarkę. O, siema, jestem tutaj, tylko nie wiem, patrzcie, tu jest jakiś ten skurczybyk. Zamknijmy go tam na zawsze. To jest, jestem zamknięty na zawsze. To jest Miko. O nie, no ja się boję, jest straszne. O nie, tam jest robot. Nie, zamknij go. Co ty tu kombinujesz? Jestem zarządzający centrum kosmicznym. A gdzie jest Admirosek? Ani słowa nic nie powiedział. Umarłem. Pewnie się czai na nas. Ej, Plagusa nie ma z nami, a Admirosek. No jest tu, ale to Plagus jest zabójcą. No tak, już. Wypadł stąd. Ej, zabójca, zabij wszystkich, a i tak mnie nie zabijesz. No wyjdź stąd. Inaczej musisz mnie wpuścić, bo tu jest niebezpiecznie. Musimy ci otwierać te drzwi, a to wszystko działa na drzwi. W sumie... Chciałbym, ale nie wiem jak. Powiem wam tak, chłopiec, który przeżył... Jest dziwny, ma dziwne moce, przenosi rzeczy. Admiros nie żyje. Ja byłem z Manojkiem, Flotarem, czyli wychodzi na to, że jedyną osobą, która mogła ewentualnie go zabić, jest Plaga albo Ignacy. Biorąc pod uwagę, że Ignacy cały czas był w kontrolumie... O, ktoś... O, zabił go! No, skończyłeś już gadać, bo stoisz ty. No dobrze, no i co teraz? Bo ja się już zrelaksuję tutaj, poczekaj, stanę sobie tak, żebyś nie mógł rzucić. O, nie masz noża. To jest. Ej, nie masz noża. Ignacy, masz rewolwer! Masz rewolwer! Gdzie? Oczywiście, że nie ma. Oczywiście, że nie ma, bo ja miałem. Ale dorwałem go w krzaku. Ej, teraz musisz, to teraz musisz, póki nie ma noża, musisz uciec stąd, Ignacy, powiedz do Admirosa, żeby nóż odebrać. A gdzie jest nóż? Gdzie jest rewolwer? O ty, ale mu powiedział. Nie można tak mówić, jak się nie żyje. Zamknij drzwi za sobą. Uciekaj. On cię rzuci nożem. Za sobą. Dobrze, pokazałeś mu teraz, Ignacy. Gdzie to? O nie. O nie. To było taki przynajmniej próbowałem. Oj, znowu jestem w kontrolerze. Nie, znowu bagiety jadą. No, słychać. No nie. To idę. Ej, wiecie, że to są jakieś zakazane rejony? Danger jest napisane na mecie. To Dangero, nie, tam. O nie! Ignacy, nie rób tego! Nie! Co? Zaczekaj na mnie tym razem. Co, Ignacy znowu się chce zamknąć? Patrz, szybko, teraz zamknij. Szybko, zamykaj! No nie, nie wpuścili nas, Admirosku. Dobra, to teraz przejmujemy kontrolę. Wynosić światło, proszę was. To jest alarm. To nie, to wyłącz. O, kliknij go. Dobra. Ten też jest alarm. O nie, o nie, o nie, o nie. Wybijamy szybę łapką. A czemu Flotar prosił o zgaszenie światła? No bo... Czy ty chcesz kogoś tam zabić? Nie, ja bym chodził o... Ale a te dwa tutaj następne to do czego są? Nie wiem. O co? Aha. Widziałem to po twojej minie. Już wyłącza prąd, ale nie wiem. O, dziękuję. O! Dobra, teraz Ignacy możemy iść dopiero pochodzić sobie. Wszystkie oczy patrzą na... Chodź, my tu, Admiro, się zamkniemy. Dobra, teraz my tu się skąpimy, jej! Zamknij, zamknij. O nie, nic nie widzę, nie mam latarki. Dobrze, dobrze, zamknięte, teraz my tu się... Ja nic wam to nie da. Teraz zabijecie Manojek, panie Admiro. Nie, Manojek nie zabije. Teraz umrzesz. Jesteś Manojek, proszę otworzyć te drzwi. Proszę otworzyć te drzwi, koledzy. Nie otworzę. Proszę. Nie otworzę. Proszę. Ale alarm jest głośny, ty chyba za tego... Dobra, proszę, bo ja znam kontrolę. Coś wybuchł. No kto otworzył? Ja wszystkie przyciski, bo mówię... Dobra, sprawa jest taka, że... Teraz umarliśmy. Zapalmy przynajmniej latarki. Nie pamiętam, jak się włączało światło. Tam te nadalej się na tym... Na końcu któryś, nie? Na końcu, no to klik. To ja już nacisłem. Ja naciskam podwójnie, bo to... Tutaj chłopiec, który przeżył, chciał mnie zabić. Ej, chłopiec, który morduje, to się nazywa. Kurde, no... Zamknijcie te drzwi. On ma w sobie odrobinę Voldemorta, panowie. Proszę teraz nie przyłączać nic, bo nacisnę. Nie, jestem niewinny. Zabójca jest z wami, chłopaki. Tam, w środku. A może to nie było w środku? No, jest nas, ja nie jestem zabójcą. To ja uciekam w takim razie, no dobra. Mordowanko. Ufam ci. O, czyli on jest zabójcą. Ej, dobra, wyłączcie przynajmniej ten alarm, bo kurczę, ten pierwszy przełącznik. O, ale cisza. Nie mogę być zabójcą, bo... A gdzie jest Plagusanus? Ej, może spadajmy z tego laboratorium SCP po prostu, chodźcie. No właśnie, stąd. Chodźcie, zbadajmy je. Chodźcie, tam na górze jest jakieś wyjście. No, nie wiem, musimy kaczemol, panowie. No, w ogóle my powiedzieliśmy, że tam nie byłem jeszcze. Jest ten, no, pięknie powiedziane. O, i tu jest wyjście eleganckie, no i gitara, co nie? Wtorek, to jest magazyn. To jest winda na pewno. A, tam. Admirowsko, ja ci ufam. Ja tobie też, ale nie. Ufacie sobie? Tak. To bardzo dobrze. Ale tobie nie ufam. Dlaczego mi nie ufam? O nie, zamknął nas tu! To było oczywiste, że nas... Dobrze piesem już zrobiłeś, ale im pokazałeś. Pokazałem im, gdzie ja ci też pokażę coś. Zrób to teraz, żeby mnie nie bolało tak mocno. Dobrze. Co? Ej, ja chcę was otworzyć. Nie, o, hejo. Hello. Hejka, hejka. O nie, on jest, on jest! Uciekajmy! Zamknąłem go! Zamknąłeś mnie z nim! Myślałem, że już nie żyje. Dobra, Ignacy jest zabójcą. Wszyscy, którzy pozostali. Czy już nikt nie pozostał? No nie. Panowie. Mano, ilu jeszcze was zostało, powiedz? Nie mam pojęcia. Niestety masz przegwizdaną sytuację, Manojku. Masz przegwizdane, mój drogi. Nie, no on tam jest zamknięty, on nie wyjdzie sam stamtąd. Nie, oczywiście, że nie wyjdę. A ja schowam się tutaj. Ale tak powinieneś szukać rewolweru, pamiętaj, że zawsze ktoś ma rewolwer. Ale miałem nadzieję, że to nie był... Chyba, że kolega... ten ktoś zginął w jakimś bardzo tajemniczym pokoju. Na przykład, który zabija sam. To tam się nie weźmie się. Ale go zrobiłem. No zrobiłeś mnie. Ty masz taki problem, że zapomniałeś chyba coś pootwierać, co nie? To nieźle porobił. Teraz przełącz się! No nie. Ja miałem i wszedłem do jakiegoś pokoju, tam był teleport i on mnie zabił. Proponuję pozamieniać skiny. Nikt nie będzie wiedział, kto jest kim. Tak? Dawajcie, zmieńcie sobie kogoś. Nie, to jest bez sensu. Ale jakie zmiany? Nie, nie można zmieniać skinów, panowie. To jest najśmieszniejsze na świecie. To nawet nie jest śmieszne. No, to nie wiem, jak byłem w podstawówce, może by mnie to śmieszyło. Ja otworzyłem jakieś tajne pomieszczenie SCP, otworzyłem. To by było dziwne, gdyby wszyscy byli teraz na przykład piesełami. To nie? To było bardzo dziwne. O, jakiś Dalek się pojawił. To chyba... To chyba Admiro. To jest kim? No, mamy dwa pieseły. Pieseły się rozmnożyły przez podział. No, dokładnie. Kto jest innym? Jest tylko jeden prawdziwy pieseł. Piła, tango. Ty jesteś oszustą mnie. Oskar czy nowe... Co to za podróby biegają tu w okolicy? O nie, pojawił się trzeci pieseł, poczekajcie chwilę. No, jesteście... Wszyscy zamieńmy się pieseły. Patrz, jaki to jest oszust przybiegł teraz tutaj do nas. No, jesteście podróbami, a nie... No hejka. O, kolejny pieseł. Dobra, Wingardium Leviosa. O nie, no nie, Mano, zmień się w pieseła, albo kilo, nie wiem, to jest kilo. Otwórz te drzwi, Wajzo, nie wolno się zamykać. No już otwieram, no. No dobra, chwilę, poczekajcie. Nie działa to światło. Nie, no bo ja tutaj klikam te przyciski, ale ej, którym przyciskiem? O, dobra, otwieram. Tamtym drzwi otwierasz za sobą. No, otwieram. Nie otwierasz, oszuście, widzę. No nie mogę otworzyć. Właśnie, któryś nas... Musimy to rozwiązać. Dobra, ja idę się schowam. Musimy to rozwiązać. Ej. Tam jest kanał wentylacyjny. Hej, plaga. No jest. Tylko jak go chcesz rozwalić? O, weź to swoje. Myślę, że rozwalimy go normalnie ręką, nie? Otwórz te drzwi. Ręką go rozwalcie. Musicie. Otwórz te drzwi, ty. Odejdź. Otwórz te drzwi. Można. A nie, nie można. A nie, on się. No mi możesz zaufać, no powiedziałem, że jestem niewinny. Po prostu. Zobacz sobie. Ej, ale do kogo ty mówisz, mano? Do tego, co siedzi w pokoju. Ja jestem przy włazie. No a ja nie mówię do ciebie, Plaga, przecież. Mówię do Ignacego, no, żeby mi otworzył. Do Ignacego? No. Mnie tam nie ma. No to do Admiralska. Albo do Flotara. No, ja się schowałem już przed wami. Już wszyscy twoi koledzy nie żyją, przykro mi. Flotar, otwórz mi! To kto tu jest? Ładnie się prosi, a ty nic. No on mnie zabije. Będziesz miał mnie na sumieniu. Tak? Lord kto kogo Voldemort... zamordował? O Jezus. Ja się pytam. Lord Voldemort się wkurzy. Co tu się dzieje? O nie! Tam idzie misiu jakiś. Co za misiek? Uciekajcie! Ale on... No puść mnie tu! Panika, schować się! Suwać się, nie! Dlaczego to robicie? Szybko! Wpuść mi Manojek! Wpuść dobra! Mnie. Szybko, wpuszczaj mnie! Szybko, zamknij go! Zamykaj drzwi! Foxtrot, bo teraz jak mnie... Ale on jest straszny. Ale nas rozszarpał prawie, co nie? Hej, zrobisz mi pizzę? Pizza! A kim, kto to jest? Jezus, to jest takie straszne, jak nie wiesz, kto jest kim. No. Nie wiadomo, kto to jest, ale to jest... Ja myślę, że wy się komunikujecie. Na szczęście już zginąłem. Ciekawe, kto to jest. Manojek, ale nie chcę ci nic mówić, tak naprawdę to ja jestem tą osobą. Nie wiem, kto koło ciebie stoi tak naprawdę. Ej, serio się wszyscy... Pani mordercu! Sprawiedliwość! Panie mordercu, tak? Mam prezent. O, miło z twojej strony. Podałem się ten prezent. Zrobimy eksperyment. O! Podobało się? Nie. Słaby prezent. Już go nie ma. Nie ma go, niespodzianka. Znowu go nie ma, zniknął. Ale powiem wam, była akcja z Bladi. Dobrze, Bladi, to zrobiłaś. Podobało mi się. Odejdź ode mnie! Odejdź! Niestety już nie podchodź! Przed śmiercią możesz pooglądać jeszcze Admirosa. O, rzeczywiście ładny. Mogę ubierać. Ej, na następnym game'ie trzeba zaktualizować to zdjęcie. Jest coś takiego, nie wiem czy wiesz, Plaga, jest coś takiego, że jak się umrze, to potem przez do końca życia będziesz widzieć ten ostatni obraz. Takiego wiesz, pośmiertnego życia. Na toalecie. Ej, ale dobry motyw był z tymi, że wszyscy mieli, znaczy prawie wszyscy mieliśmy takie same skiny. A co? Przestraszyłeś się, Manojek? No Jezu, ile? No to było creepy. Nie wiedziałem, co jest grane. Ale no ile razy, no dajcie mi kiedyś być tym zabójcą. Nie. Nie możesz być zabójcą. No ale nie, no bo to jest aż nudne. Chociaż wtedy byłem cały czas tym, co zabijał. Zabijasz ludzi. Jezu, ale... Wow. Co to się stało? Co to się wydarzyło? Kto mnie zabił? Chyba morderca się sam zabił, tak? Morderca chyba się sam zabił, bo... Morderca zabije się sam? Nie. Ja stałem i nagle wybuchło coś i umarłem. Musiałeś nacisnąć pewnie tą bombę. Tego kabum, nie używajcie tego kabum. Bo tam macie taką bombę. O nie. No, jak to szybko. O nie. O nie. Co ty tyle robisz? Czekania. Proszę nie. Nie rób mi tego. Przełączę. Ej, tu są zwłoki już. Chciał. No zwłoki są z poprzedniej. Boże, włączyć. Stop. Musimy alarm włączyć. Poczekaj chwilę. No. Nie ma włączania alarmu. Ej, może mnie ktoś wypuścić, jestem na... Ej, tam alien biegnie, tam alien biegnie. O, alien. Izolacja! Puśćcie mnie do środka. Dobra, sprawa jest taka. Wszyscy są pozamykani, więc jest luz, Manojek. Jesteśmy bezpieczni. Sprawa jest taka. A ja za tamto. Ej, ale to było bez tego, bez podstaw. Za tamto. Puść mnie do środka. Ała, nic nie widzę. Halo, było bardzo legalne. Nie, to było nielegalne, tak się nie robi. To było bardzo legalne. No, a ja się zrobiłem uczciwie akurat. Lord nic Voldemort nie widzę. Przybył. Na starcie pokażcie swoje różdżki. Ale pokaż już mi idę. Swoją różdżkę. Dobra, w zamian za to, co zrobiłem, muszę wam oddać moją broń. Daj mi ją, ja ją chętnie wezmę. Tylko nie wiem, jak ją oddać. Musisz zabić kogoś. Musisz rzucić. Nie, wziemy. O nie, za późno trochę. Trochę za późno. Kurde. Halo? Nikogo tu nie ma, to stój. Spectating, spawn stój. Camper. Stój. Spawn camper, nie wolno. O nie! To on! O, nie uciekaj! Czekaj, czekaj, zmienię sobie skina. Sekunda, panie Voldemorcie. Zatrzymaj się. Dobra. O, dobra, gotowy? Joko walka! Nie, straciłem skina. No nie. Jesteś normalny. Proszę jeszcze raz być Harry Potterem, co ty robisz? Dobra, to zróbmy taką inscenizację, poczekaj. Jestem Harry Potterem? Możesz tam wejść, teraz tam do środka, tak. Tam leży pistolet, co nie? Dobra, dobra, dobra. Dobra, weź go, ja tutaj udam, że cię nie widzę. To będzie największa bitwa czarodziejów. Bo ja stanę w jednym końcu, ty w drugim i będziemy próbowali walczyć. Taka nierówna ta walka. Trochę nierówna, bo on ma rewolwer, wiesz? Boję się, że... Dobra, spotykamy się przy skrzyniach. Dobra, rzucaj tego, jak to się nazywa. Rzuć zaklęcie Avada Kedavra! Szybko! Nie! No chodź tu, Harry, czekam na ciebie. Dobra, rzucaj Alhamora zaklęcie! Albo ten, inny. Dawaj Alhamora, to jest potężne zaklęcie niszczące! Alhamora! To niezłe zaklęcie. O, tutaj sobie w ziemię strzelę. Expelliarmus, szybko! Nie wiem, cokolwiek! Nie, oj, co? To był Expelliarmus właśnie! Przykro mi, ej, w ogóle zapraszam was na obiad do stołówki. O, bardzo chętnie. W sumie troszeczkę zgłodniałem. No to gdzie jest stołówka? Co ty pracujesz od lat w tajnym laboratorium Stipina, jak nie wiesz, gdzie jest stołówka? No to chyba coś jest z tobą nie tak, panie Ignacy. O, jest podejrzany. No. O, jest, widzę Trumpa. Hejka. Tu jest obiad, proszę pana? Nie, ja wam powiem, nie wiem. Stołówka, bo jak zwykle nie wiecie. Tutaj jest stołówka. Kto to tak krzyczy? Tutaj jest stołówka, głupcy. Proszę na jedzenie, natychmiast. Kto tak krzyczy? Ale ktoś tutaj dochodzi. No i tu można joke'i opowiadać. Nie. Jak ktoś macie kół, to można joke'i opowiadać. No. Gdzie jest ta stołówka? No tutaj jest. Kurczeł, pokazywałem. Cześć, Paweł. A jesteś tam? Może zabijmy Pawła. No profilaktycznie się... na jakiej podstawie? Mieliśmy coś zjeść, no. Ale ja nic nie mówię. Ale tu nic nie ma. Dobra, to musimy kogoś zabić i ugotować w takim razie, nie ma tak wyjścia. No, by tak się przydało, palenisko tylko... z tych ławek. Ej, proponuję... Palenisko z tych ławek? Dobra. Tinky Winkiego. No, na pewno. Tinky Winky. Podobno teletubisie są wypełnione miłością. Tom. Teletubisie? Sprawdźcie to. Kto chce sprawdzić? Ej, jestem w toaletach. Ej, robimy ognisko, co nie? Dobry pomysł, podoba mi się. Są też creepy. A tu jesteście. Zabierz tą teletubisia. Może ten dobra, teletubiś męcz kogoś tam w środku. Miej zabawy. Nie, ale proszę mnie zostawić. Opowiem wam joke'a. A, rzeczywiście, no pośmialiśmy się. Chodźcie do Danger. O kurde, ale groźnie się zrobiło. Co za strzelanie tu było? No hejka. No hejka, co tam panie ten? A, znalazłem tajne przejście. Pokaż. Nie, tutaj możesz wejść. O, Trump! To było biuro Trumpa. A nie, tak, to było moje biuro. To słabe to przejście. Musimy poszukać czegoś nowego. Chodź, Admiros, pójdziemy do jakiegoś fajnego laboratorium, albo pułapki, albo... Przestańcie krzyczeć. O, tu coś jest fajnego. Podoba mi się. Tylko tu Harry Potter zginął. A tam jest przestańcie krzyczeć. No. Czemu ktoś zamordował Harry Pottera? Tam jest taki teleport i on teleportuje w fajne miejsce. Harry Potter? Dobra, proszę teraz tu iść. Dobra. O nie, ja jako prezydent Ameryki powiem... Panie że nie podoba mi się to, że Harry Potter zginął. Proszę przychód z książek jego. Stop. Naciśnijcie. Dobrze, cieszę się bardzo. Po pierwsze. Proszę odsunąć się od pana prezydenta. Ej, Admiros, zaprowadź go do środka. Admiros, zaprowadź Trumpa do środka bunkra. Chodź. Musi... A. Kurde, no to nie miałoby tak wyglądać. Trump zabijał. Dzięki panie ochroniarzu. Zabił ochroniarza swojego. Ja nie wiem, to tak nie miało wyglądać. Nie zamykaj drzwi, bo zginę. Dobra, w sumie ja tutaj poczekam. Dobra, sytuacja jest jednak bardziej krwista niż początkowo się wydawało. Co to za tam w środku jest? Coś jest śmiesznego. Bardzo fajny, wejdź sobie, tam jest taka kraina ciekawa. Dobra. Słyszałem już kiedyś, że cię to zabiło. Kraina grzybów tam jest. Wcale mnie nie zabiło. O, dzień dobry. Do widzenia. Co to za kampienie, bez sensu. Nie, bo słyszałem broń. Ale chyba źle słyszałem. O! Witam! Żegnam. Gdzie jest pan pieseł? Nie znajdziesz go nigdy. Dam ci 10 sekund. W rogu będę stał przez 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaki śmieć, no. Śmieć najgorszy. Tak się nie no dobra, to dam ci jeszcze raz 10 sekund. Raz, go. Dwa, a to Trump jest ten, trzy, Trump jest tym. Cztery. Tak, co? Bombardował. A to nie wiedziałeś? Nie, to nie ja. To Plaga był. Mano jest dobry. Stoi przy tych drzwiach, gdzie jest broń i odlicza 10 sekund. No, a to trzeba wyścigi zrobić. A to faktycznie, wyścigi wylatuje. Dobra zabawa. Dobra, dobra, przykro mi Manojek, ale ja stąd spadam. Do widzenia, baw się dobrze ze swoimi ciałami. Ja stąd no, uciekam. Nic ci to nie da. No nie. Haha, to ty musisz mnie zabić, a nie ja ciebie. No właśnie. Haha. Sam się zabił. No dobra. No, w takim razie udało ci się. Brawo! Chyba będzie elo elo. Yes. Elo elo w takim razie. Papa. Na razie elo.